Okres pandemii przyspieszył transformację cyfrową wśród samorządów, w całym sektorze publicznym, jak i oczywiście na całym świecie, również w komercji. Mamy obecnie boom zainteresowania na platformy komunikacyjne do zdalnego nauczania, do zdalnej pracy w urzędach. PFR jest udziałowcem operatora chmury krajowej wspólnie z PKO BP. To jest taki nasz nowatorski projekt na to, żeby właśnie promować cyfryzację kraju, żeby promować najnowsze technologie i żeby promować rozwiązania chmurowe. Mamy projekty wokół analityki danych właśnie zachowań mieszkańców, ich poruszania się, korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Miasta już zbierają dane na temat mieszkańca, umiejscowiają go w centrum swojego zainteresowania. Dzięki temu każdy mieszkaniec jest w stanie uzyskać od miasta to, co mu potrzebne, od informacji po konkretne usługi. Miasta są przygotowane do cyfryzacji, realizują coraz więcej projektów związanych z kwestiami przetwarzania danych. Miasta w ten sposób starają się być swoistymi smart city, miastami, które gromadzą szereg danych i poprzez to wpływają na jakość życia w mieście, starają się, żeby to życie po prostu odpowiadało mieszkańcom. Pandemia stworzyła jakby takie szanse dla nas, żeby przejść szybko do tej ery cyfrowej. To zadziała i zostanie właśnie we właściwy sposób wykorzystane, czyli nie tylko sektor komercyjny, ale i sektor właśnie publiczny, szczególnie miasta, skorzystają z tego, będą na tym samym poziomie cyfryzacji, co sektor komercyjny. Miasta, tak jak szereg podmiotów, potrzebują bardzo dynamicznej, szybkiej informacji, odpowiedzi na pewne postulaty naszych mieszkańców. Tego typu rozwiązania, właśnie jak sztuczna inteligencja, odpowiadają na te potrzeby. Zachęcamy samorządy do tego, żeby zamiast tworzyć swoją własną infrastrukturę w oparciu o swoje własne kryteria, żeby korzystały z rozwiązań chmurowych, bo one są lżejsze, są bardziej mobilne, są prostsze i są bardziej przyszłościowe. Na dłuższą metę rozwiązania chmurowe są bardziej optymalne, są szybsze i są tańsze. Nasza strategiczna współpraca z OHK stworzyła właśnie możliwości dla miast, dla całego sektora publicznego wykorzystania technologii chmurowych Microsoft w ten najbardziej bezpieczny sposób. Udało nam się wejść w odpowiednim momencie na rynek, tak żeby rzeczywiście sektor publiczny miał te same szanse co sektor komercyjny w cyfryzacji.